Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Szczęść Boże, cześć kochani, witajcie już po Wielkanocy, w trakcie Wielkanocy, jak zwał, tak zwał. Witajcie w okresie, który jest dla mnie osobiście jednym z najbardziej cudownych momentów roku liturgicznego, bo on jest taki pełen nadziei, pełen życia, pełen dobrej nowiny. Nie, żeby inne nie były dni pełne dobrej nowiny, ale ten jakoś tak szczególnie. No i dzisiaj fragment Ewangelii, który bardzo mnie porusza i tak wywołuje trochę nawet uśmiech na ustach. Fragment o wątpieniu w to, że Jezus zmartwychwstał. Mimo że uczniowie słyszą od naocznych świadków spotkania z Jezusem, że On żyje, to nie chcą w to uwierzyć. Tak bardzo są zamknięci w swojej stracie, tak bardzo zapatrzeni we własny smutek, niespełnione marzenia, niezrealizowane pragnienia, że nie chcą uwierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał. I samo to jest też takie pocieszające, że Jezus do takich właśnie nas przychodzi, bo my dokładnie jesteśmy tacy sami. Możemy słyszeć o Bożym działaniu, o obecności Jezusa, a mimo to nie chcieć uwierzyć. Wolimy sobie siedzieć i adorować własny grób. Ale, i to jest najważniejsze, myślę dzisiaj w tym fragmencie, Jezus tych wątpiących, tych nienadających się, tych słabe uszy posyła, żeby głosili Jego słowo, posyła, żeby głosili Jego obecność. To jest cudowne w Jezusie, że On nie czeka, aż nagle jakaś wielka wiara się w nich rozpali, tylko mówi: idźcie, bądźcie moimi świadkami, mówcie o mojej obecności, mówcie o tym, jak dobry jestem, że chcę przyjść do każdego człowieka. I to jest konkret dla Ciebie i dla mnie. Jezus Ciebie wybiera, Ciebie posyła do tego, żeby głosić Jego zmartwychwstanie tam, gdzie sobie żyjesz, w miejscu Twojej pracy, na Twojej uczelni, we własnym, może rodzinnym domu. I nawet jeśli Twoja wiara dzisiaj jest bardzo słaba, jest bardzo taka, jakby to powiedzieć, taka utykająca, tak jakbyś chodził o jednej nodze tylko, to mimo to Jezus Cię wybiera. Przyjmij to zaproszenie. Pozwól sobie na myśl o tym, że to Jezus Ciebie wybiera do tego, żeby głosić Jego słowo. I z tym Cię dzisiaj zostawiam i życzę dobrego spotkania ze zmartwychwstałym, bo on rzeczywiście zmartwychwstał. A jeśli zmartwychwstał, to można i nawet trzeba go głosić. Pozdrawiam.